Cześć, ja na imię Paweł, to gorączka na fotografia jest fajna. Jakiś czas temu, no powiedzmy 30 lat temu, postanowiłem robić zdjęcia dzikich zwierząt. Więc kupiłem sobie taki obiektyw. Dokładnie była to 500-ka ze światłem, obiektyw 500 mm stałoogniskowy. Najlepsze są stałoogniskowe obiektywy, ze światłem 8-0, ponieważ na taki mi było stać. Robiłem to wtedy z takim aparatem, dokładnie, no nie z tym, ale z takim modelem aparatu, gdzie się naciągało film, wkładało się film i robiło zdjęcia. Te 500 mm ze światłem 8 okazało się, że to jest... Znaczy tak, wyszedłem sobie najpierw, jak już miałem ten obiektyw, no dzisiaj bym powiedział, że to jest tani obiektyw. Taki można kupić tam za 300 zł, nowe Funkiel, nówkę z Chin za 300 zł można kupić tego typu obiektyw. Wtedy kosztowało to 3,5 mojej pensji. Czyli jakby dzisiaj przejrzeć to na współczesne pieniądze, licząc średnią krajową, to około 18 tysięcy wydałem na tamten obiektyw. Dzisiaj kupiłbym coś zdecydowanie lepszego, ale... Były inne czasy. No, ale w każdym razie miałem już tą radość z tego obiektywu. Przypiąłem do korpusu, rzuciłem w film. Poszedłem do lasu, jakiejś sarenki. Pogoda była taka jak dzisiaj, czyli mrzawka, brzydko, niespecjalnie. Jakiejś sarenki nawet dogoniłem, zrobiłem zdjęcie. Obejrzałem, wywołałem, stwierdziłem... Kiepskie. No kiepskie, no ale pogoda brzydka. Ja jeszcze nie mam wprawy, bo do wszystkiego trzeba mieć wprawę. Ale jechałem na urlop w Bieszczady, więc... Obiektyw z aparatem do plecaka, pojechałem, najpierw uczyłem się w okolicach Soliny, Obrytego, jeszcze nie wchodziło w teren puszczy, raczej w teren Parku Narodowego. Później przyniosłem się, ale niczego tam niczego ciekawego nie spotkałem, pomyślałem sobie, żubry w Bieszczadach, pójdę na żubry. Wiedziałem gdzie. W związku z tym wybrałem się spędziłem 3 dni w puszczy. Podstawą tych 3 dni to było chowanie się przed Strażą Graniczną i patrolami Straży Ochrony Przyrody, czy leśników, nie pamiętam, kto wtedy tam chodził po lesie. Nocując w jakichś dziwnych miejscach. Nawet udało mi się dojść do tych żubrów. Zrobić zdjęcie. No i później tak jak wywołałem, stwierdziłem, że to wszystko jest do dupy. To jest do niczego. To jest tak, poruszone. Nieostre. I przyznam się, uczciwie zniechęciłem się do fotografii dzikich zwierząt na wiele, wiele lat. Nie. Źle. Na zawsze. Bo w tej chwili też mi nie przyszło, jak Dorota mówi, to idziemy jakieś zwierzątka. Mówię, polowanie z aparatem na dziką zwierzynę to jest pojedyncza. To jest zajęcie dla pojedynczej osoby. Nie można w dwie, trzy, bo zaraz się kogoś wystraszy. Tak jak poszliśmy z Dorotą razem na fotografowanie żurawi. Ja siedziałem w zasadzce, a Dorota poszła z boku. No i potem się i wszystkie poleciały. Żurawie i nic z tego nie miałem. Natomiast jakiś czas temu, kilka lat temu, Dorota mówi, ja bym chciała. No więc zakupiliśmy obiektyw. Oczywiście nie za 18 tysięcy, no bo na kogo stać? Znaczy, znam ludzi, którzy mają takie obiektywy. Nie ma problemu wydać na dobry obiektyw, naprawdę dobry takiej fotografii, to trzeba wydać w granicach 60-70 tysięcy złotych. I można robić zdjęcia, natomiast jeśli nie jestem profesjonalnym fotografem i nie chcę na tym zarabiać, muszę kupić coś tańszego, więc zrobiliśmy tę analizę, znaczy dokładnie Dorota zrobiła analizę, bo jej zależało i wybrała obiektyw. Tu jest w pokrowcu, ma swój specjalny pokrowiec i wybrała obiektyw. Dzisiaj robiłem analizę, czy ja dzisiaj bym kupił ten obiektyw, czy bym kupił coś innego. Więc tak popatrzyłem, co można kupić mając 5000 zł, czyli mniej więcej tą średnią krajową netto na to, żeby wydać na obiektyw i co można w tym przedziale kupić. No, w tym przedziale praktycznie, znaczy to nie, jeszcze musimy wrócić do jeszcze wcześniej. Stałoogniskowy czy zoom? Oczywiście, że stałoogniskowy, bo jest lepszy. Aczkolwiek zdarzyło mi się, że w moją 500-kę mi się nie mieściło i wtedy może mówię zoom, ale i kupując tego kupiliśmy zooma.
czyli obiektyw o zmiennej ogniskowej, natomiast używamy go w efekcie na jednej ogniskowej, praktycznie jest zablokowany. Jego można zablokować? Na jednej ogniskowej i dzisiaj bym powiedział, stałoogniskowy obiektyw, jeśli chcesz jakieś zwierzęta fotografować w granicach 400-500, może bardziej 500, w granicach 400-500-600 milimetrów jest wystarczający. To nie musi być zoom. Aczkolwiek zoomy są w efekcie tańsze. Ale już patrząc na zooma, zoomy tak ten, on ma zakres tam od 150 do 600 i przy takich obiektywach bardzo często są wypisane dwie przysłony. Tak jak ten ma, 5 do 6,3. Chyba się nie mylę, z głowy mówię. Mam gdzieś zeszyt, ale nie będę czytał z kartki, z głowy będę mówił. 5 do 6,3, przy czym trzeba pamiętać, że to 5 to jest przy tej, tym szerszym kącie, czyli w tym wypadku przy 150, a 6,3 to jest przy tym, co nas interesuje, czyli tam 500-600 mm. Jeśli kupujesz obiektyw, nie wiem, będzie to obiektyw 60-600, widziałem taki obiektyw, 60-600, tylko nie miał takiego światła, ze światłem 2,8 do 11, to nie jest na to, wow, 2,8! To jest 2,8, to jest przy 60. A to nie po to kupujesz ten obiektyw. Gdybym chciał kupić obiektyw, który ma ogniskową 60 mm 2,8, to nie ma problemu. To ja sobie kupię 50 ze światłem 1,8. Będzie szaleństwo. Kupujesz długi teleobiektyw, kupujesz po to, żeby używać tego długiego końca. I interesuje cię światło to na długim kącie. Więc jak oglądasz i patrzysz 5, 6,3, to pamiętaj, będziesz robił na minimalnej 6,3. To jest minimalna. Może zawsze przymknąć. To jest tak lepiej niż moje wtedy 8 przysłona, którą miałem. Co daje ta przysłona? Bo wszyscy mówią jasny obiektyw. No jasny obiektyw kiedyś miał większą wartość, ponieważ fotografując zwierzęta z dużej odległości musimy używać krótkich czasów. No nie ma co się łudzić. Nawet jeśli mamy stabilizację, tak jak w tym jest stabilizacja, to jeśli ja używam ogniskowej 500 mm, to przy zwierzęciu takim na dużej odległości mogę żyć do 1/125. No nie będę robił go na 1/4 części sekundy, bo to i żadna stabilizacja mi tego nie utrzyma. Aż widziałem zdjęcia robione na 1/30 z długiego zooma i było w porządku, ale to musi ci się utrzymać jeszcze twoje zwierzątko na drugim końcu tego, powiedzmy muszki, obiektywu, gdzie patrzysz i ono musi stać w miejscu. Znaczy zwierzęta mają to do siebie, że potrafią znieruchomieć i dobry fotograf potrafi wyczuć albo nawet wymusić na nim taką sytuację, tylko też to przeważnie jest takie i następnym momentem jest pum! I już zwierzątka nie mam. Więc jeśli nie da się zrobić zdjęcie, że on nie wie, że tu ktoś jest, to wtedy robisz, no nie zrobisz na 1/30, bo taka nawet sarenka, ona się rozgląda. Patrzy, skubie, czy inne zwierzątko, które też lisek sobie idzie, spojrzy. On nie ma tego, że on stoi w miejscu i czeka fotka, a z tej strony fotka. A z tej strony fotka, a od ogonka może będę lepiej wyglądał. Nie ma takiej opcji. W związku z tym musisz używać krótkich czasów. 1/500 to jest tak normalka. 1/250 no to już jest tak wytrzymałość. No da się zrobić. I do tego służyło kiedyś jasne światło, po to, żeby te negatywy, bo ja tamte zdjęcia kiedyś robiłem na negatywach, tu się wkłada film. Jak pokażę, jak się otwiera o taki aparat. Otworzysz się. No, jak się otworzy. O, otwiera się w środku i tu się wkłada negatyw. Zamyka i nie ma możliwości zmiany czułości negatywu w trakcie fotografowania. Jeśli włożyłem 200, to mam ISO 200 i koniec. I nie podskoczę. Ale dzisiejsze współczesne cyfrowe aparaty nie ma problemu. Jeśli ja wezmę swój korpus i robię tam zdjęcie, to ja mogę sobie na 3200 spokojnie pójść ISO. W związku z tym, pod tym względem ciemniejsze obiektywy, no bo jaka jest różnica między przysłoną 4, 5, 6 a 8? Jeśli miałbym obiektyw ze światłem 4, używałbym czułości do tych samych parametrów, żeby uzyskać ten sam czas, używałbym przy czułości ISO 800, to przy 5,6 używałbym 1600, a przy przysłonie 8 używałbym
True ISO 3200, co dla współczesnych aparatów jest do wykonania. Dlatego moim zdaniem niektóre filmy Patch Canon wypuściło trochę ciemnych obiektywów, o których ludzie mówią bardzo dobrze, a których tak... Dużo osób spotkałem, że mówi o nich bardzo dobrze, ale nie spotkałem nikogo, który by taki obiektyw kupił. Chociaż może po prostu nie spotkałem. Także to, że obiektyw jest ciemniejszy pod tym względem, nie ma większego znaczenia. Już. Ma, ale nie aż takie duże, jak kiedyś bywało. Albo jeszcze w początkach cyfrowej fotografii, kiedy tam ISO 200 to już było ho, ho, ho. To już była wysoka... A 400? Nie, no na 400 ja już nie fotografuję, bo mi ziarno wychodzi. Natomiast co innego jest czułość, a co innego jest to, jak ja widzę. Jak pracuje autofokus. Autofokus, czym dostaje więcej światła, tym szybciej pracuje. I nie przeskoczymy tego w żaden sposób. Żadnymi, no nie ma opcji, że obiektyw, który ma światło 4, pracuje zdecydowanie szybciej od obiektywu, który ma światło 5 i 6, czy 8. Szybciej. On po prostu, bo to są kontrastowe, więc on widzi lepiej kontrast, zauważa, robi to. I to w tym, pod tym względem jasne obiektywy są niezastąpione. No ale tak jak powiedziałem, 60-70 tysięcy za dobry jasny obiektyw, ho, 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 to jest trochę dużo. A my mówimy o kwocie, że tak wrócę jeszcze do bardziej 5 tysięcy złotych, czyli do krajowej netto. Jeszcze jest, aha, bo jeszcze przy jasności obiektywy jeszcze poruszają głębie ostrości, że obiektywy jasne mają ładniejsze rozmycia, większą taką fajne odcięcie od tła w długich obiektywach. Jeśli naprawdę podejdziemy do takiej sarenki i robimy jej obiektywem 600 mm, 500, tak że ona się mieści nam w kadr pełnoklatkowego, czy nawet niepełnoklatkowego obiektywu, to przysłona, jaką użyjemy, nie ma większego znaczenia. Rozmycia i tak będą przyjemne, będą dobre. Jeśli obiektyw jest dobrej klasy i na pełnym otwarciu można robić zdjęcie, więc rozmycia będą okrąglutkie, ładne. W związku z tym, jeśli chodzi o rozmycia, to nie ma żadnego znaczenia. Znaczenie ma jeszcze coś, co jest nieobliczalne, co jest nie do opisania. Znajomy robił zdjęcia, robił zwierzątka i w pewnym momencie pokazał zdjęcie, jakieś tam kolejne. No tak jak powiedziałem, mówi, o, ja mówię, co? No popatrz na to zdjęcie, a popatrz na to poprzednie. Co widzisz? No, tu jest sarenka, a tu jest kaczuszka. Nie, no nie wygłupiaj się. Poważnie, czy widzisz różnicę między tymi zdjęciami, jeśli chodzi o jakość? Ja mówię, no wyraźnie widać różnicę w jakości. No to się spytamy, jaki obiektyw? I okazało się, że po prostu zmienił obiektyw na lepszy. I tu jest różnica. W tej plastyce, ostrości, w takich niuansach jest różnica między dobrym, lepszym, najlepszym, a dobrym obiektywem. Ale do czego miało iść? Jaki obiektyw za 5000 zł można kupić dzisiaj i który warto kupić? My wybraliśmy wtedy Tamrona. 150-600 serii G2 ze światłem 5 do 6,3 ze stabilizacją, który jest, jak się go rozkręci, o, jest długi, jest dobry, według ma stabilizację, co jest bardzo dobrym, całkiem przyzwoity autofokus w dobrych warunkach pogodowych. Tutaj ma stopkę i tam duperele, jeszcze osłonę przeciwsłoneczną, ale nie ma przypiętej w tej chwili. I on kosztuje niecałe 5000 zł. Jeszcze oprócz niego drugim obiektywem to jest bardzo podobna konstrukcyjnie i bardzo dobrze wypadająca w testach Sigma 150-600 ze światłem 5 i 6,3 ze stabilizacją i tak dalej, która jest praktycznie w tej samej cenie. Może czasami trochę tańsza, ale to zależy od mocowania, ponieważ te obiektywy mają różne ceny w zależności, czy jest na przykład do Nikona, czy do Canona, czy do Sony. W związku z tym, to są, moim zdaniem, to są dwa najciekawsze obiektywy w tej cenie do 5000 zł, które warto kupić. Tamron 150-600 5-6-3 i Sigma 150-600 tak samo 5-6-3. Ważą niecałe 2 kg. To jest tak, że jak ktoś
jest silny, to można robić nimi zlęki. Aczkolwiek, tak jak Dorota używa albo monopodu, albo normalnego, zwykłego statywu podpiętego do niego, znaczy odwrotnie, obiektyw podpięty, bo to już się podpina obiektyw, zresztą widać, że stopkę ma, a nie korpus, bo obiektyw jest cięższy od korpusu. Przy czym jeśli ktoś by preferował bardziej z ręki fotografowanie, to też jest i Tamrona, i Sigmy obiektyw 100-400. Te ze światłem bodajże 5 do 6,3 chyba tak samo, który waży tam około kilogram ciut-ciut. I który też no jest krótszy. Jest krótszy, przez co jest mniejszy, ale też ma bardzo przyzwoite opinie. Nie robiłem ani jednym, ani drugim zdjęć. Robiłem Canonem 100-400, ale to nie jest ta półka cenowa. Aczkolwiek, jeśli ktoś ma Canona bezusterkowego z mocowaniem R, to może popatrzeć na obiektyw Canona 100-400 ze światłem... nie pamiętam dolnego. Górny jest 8, a dolny jest albo 5... może 5 i 6, nie pamiętam, musiałem na notatki zajrzeć. I który, górne 8, czyli no, znowu ciemny obiektyw, ale jest leciutki, waży 600 gram. Taki do ręki to w sam raz. Przy czym to nie jest ta sama konstrukcja, co 100-400, to droższe. Droższe, które kosztuje dużo więcej, bo ten akurat kosztuje niecałe 3,5 tysiąca złotych, także użytkownicy Canona zawsze mają kilka szkieł dłuższych do wyboru. W tej cenie, w tam granicach 3,5 tysiąca naprawdę da się coś wybrać. I no, pod tym względem mają lepiej. Inni, no, w Nikonie za 5 z hakiem jest jeden ciekawy obiektyw. Gdzie jest notes? Nie pamiętam nazwy, ale jak wezmę notes, otworzę, to ten i znajdę właściwą kartkę i właściwą stronę i właściwy notes, bo to jeszcze jest i właściwy notes, może to ten notes. Nie, to też się okaże, że to nie ten notes. Jak się ma trzy notesy na krzyż, to nic z tego nie wychodzi. Dobra, nie pamiętam. Nie pamiętam nazwy tego Nikona. W każdym razie jest w granicach 100-400 albo 100-300. Ciekawy za 5 z hakiem Nikkor. To jest tak, że ja uważam, że markowy, czyli obiektyw twojego systemu, czyli jeśli używasz Nikona, obiektyw Nikona, jeśli używasz Sony, obiektyw Sony, jeśli używasz Canona, obiektyw Canona, jeśli używasz Olympusa, obiektyw Olympusa i tak dalej, to jest najlepszy wybór. Bo one są spasowane, one są stworzone do tego systemu i nie jest to obiektyw uniwersalny, tak jak ten, który ma pasować do kilku różnych. On został skonstruowany dokładnie do tej odległości obiektywu, tych niuansów różnych tam. On do tego został spasowany, do tego ma oprogramowanie, bo nie łudźmy się, w tej chwili w każdym z tych obiektywów jest chip. Tak jak w tym, ten był skalowany, specjalny adapter, podpinasz, robi zdjęcia, później na komputerze krzywą ostrości mu się ustawia. To jest jak najbardziej by mi to pasowało do stojenia silnika samochodu wyścigowego na komputerze, tutaj krzywymi ustawiasz i tak samo, tak jak ten obiektyw, tak samo był skalowany, to znaczy też na komputerze ruszane tutaj, że w tym przedziale to ma tutaj ruszyć, tu. Dawniej, kiedy był obiektyw manualny i miał jeden pokręt, bo to nie do wyobrażenia sobie, jak to, że tak może działać w przyszłości fotografia. Natomiast każdy ma oprogramowanie dopasowane do twojego konkretnego korpusu, bo aparaty w tej chwili z korpusami się dogadują. One wiedzą, jaki obiektyw wie, jaki dostał korpus, a korpus wie, jaki dostał obiektyw i one się ze sobą dogadują i one wiedzą o różnych niuansach, dlatego ja uważam, że jeśli używasz, nie wiem, aparatu Sony, najlepszy wybór dla ciebie to jest obiektyw Sony, ale jeśli no, jest to trochę drogie, to ja, jeśli chciałbyś zacząć swoją przygodę z fotografią przyrodniczą i szukasz jakiegoś obiektywu na początek
Sigma lub Tamron 150, 600 to jest naprawdę bardzo dobry wybór. A teraz idą święta, więc pomyślmy, żebyś chciał taki coś na gwiazdkę. Pół rodziny się złoży. Pamiętam znajomy, który właśnie chciał zostać ptaszarzem, tylko on kupował wtedy 300. I mu się cała rodzina zrzuciła na ten obiektyw, bo on ustalił, oni przez pół roku rodzina się składała. Wszyscy. Mówi, nie kupujcie mi nic na święta, na gwiazdkę, na urodziny, na imieniny. Dajcie mi, ja sobie za to kupię obiektyw. Później pokazał ten obiektyw, jak on wygląda. Wow. Obiektyw jak obiektyw. Wszyscy tak popatrzyli, pokręcili. No dobra, no. Ale to jest w rodzinie, to jest wybaczalne. Dobrze, to myślałem na tym, żeby wrzucić galerię zdjęć z tego Tamrona, ale to nie jest reklama tego Tamrona, bo zupełnie dobrze możesz kupić tą Sigmę, którą polecam 156, ale nie musi to być Tamron, możesz kupić jakikolwiek inny obiektyw. Jeśli masz chęć fotografować, to dzisiaj są możliwości kupienia dobrego obiektywu za niewysokie pieniądze, zwłaszcza, że te obiektywy, zarówno tam jak i Sigma, jako używane, nie zużyte, jako używane można kupić za mniej niż 2000 zł, co jest naprawdę bardzo dobra kwota za tego typu sprzęt. W związku z tym dzisiaj jest dużo łatwiej. I nie zniechęcisz się, tak jak ja, kupując dobry obiektyw, nie zniechęcisz się, tak jak ja, 30 lat temu do fotografowania dzikich zwierząt, gdzie kupiłem obiektyw, którego bym... Dzisiaj bym na pewno go nie kupił. A wtedy nie było innego wyboru. A dzisiaj masz wybór. Z czego się ja osobiście bardzo cieszę. Także życzę Ci wielu dobrych wyborów, wielu udanych zdjęć. Do zobaczenia. Cześć.